Dzień dobry, ja jestem Black Goblin i panie i panowie, 4 godziny temu mniej więcej wyszedł właśnie nowy trailer do Venoma Let There Be Carnage, czyli Venoma 2, będę tak mówił, bo szybciej. Grałem sobie w Skyrima, kończę, patrzę, super, no to lecimy, zobaczmy co ma dla nas nowego Sony do pokazania. All I ever wanted in this world is carnage. No to już widzimy, że będą pokazane sceny, w których będzie widać więcej naszego kochanego czerwonego psychopaty, czyli Carnage'a, tak? I faktycznie Kletus nie ma tej peruki, którą miał w pierwszej części po napisach, ale to mniejsza, mógłby nawet ją mieć, byłoby śmieszny. Ale lecimy. Lady, we should be out there snacking on bad guys. I am a predator. I need to be free. You have got to get control of your aggression. Or you will get hauled off into Area 51. No, widzi... Dobra, to po kolei. Ja trochę cofnąć. Jeszcze trochę cofnąć. No, cofnij się. No dobra, widzimy, że Venom... Dobra, że... No, bawią się w bohatera, zjadając niemiłych ludzi na ulicy. Od czasu do czasu i Venom zaczyna mieć jakieś humorki, że jestem predatorem, jestem drapieżnikiem, powinniśmy tam być, walczyć, a nie siedzieć w domu, albo co tam cokolwiek będą robić. I am a predator. I need to be free. You have got to get control of your aggression. Or you will get hauled off into Area 51. I mamy tutaj Shriek, czyli drugorzędnego antagonisty filmu, tak, można, jeśli mogę to tak nazwać. W komiksach ona była oczywiście kochanką, dziewczyną, albo nawet małżonką Carnage'a. Zależy też w jakiej wersji, w jakiej serii i tak dalej. Ale była zwykle właśnie tam w związku, w bliskich relacjach z Carnage'em, bawili się w rodzinkę. Zdarzało się tak. Trzymana w jakimś ośrodku. Ale prawdopodobnie właśnie w ośrodku Ravencroft. Nie zjadać ludzi, oczywiście. By my rules. I'm sorry, I don't know what came over me, please, let me fix it. So I can fix it again. You are a loser. Okej, okay, albo faktycznie Eddie... No, skapcił się, albo Venom, nie wiem, jest w ciąży. Może stąd się Carnage weźmie i ma humory. Bo wiadomo, jak to jest z kobietami w ciąży, ale lecimy dalej. Eddie Brock, I want to give you my story. People love serial killers. Fakt, fakt, ludzie cię kochają, Kletus. Jak widzimy, było to chyba pokazane też w poprzednim trailerze, no Eddie przyszedł do Ravencroft zrobić reportaż, wywiad z Kletusem do gazety. Teraz coś się odwali. Please, why me? What's mine is yours. And what's yours is mine. Tak robię, jak mój kumpel otwiera paczkę chipsów. I have tasted blood before and that is not it. Dobra, mamy Kletus, dziabno Wediego. Nie wiem, może Venom już tak mu do krwi wszedł, albo w tym momencie ten cząstka symbionta zmieszana z krwią. Nie wiem, jak to będzie wyjaśnione. W komiksach było inaczej, że Venom uciekł z więzienia i zostawił za sobą jajko. Teoretycznie jajko, bo to, wiecie, no, dziecko za sobą. A tutaj Kletus może wyssał je z krwią. To jest dziwne, bo jakby Venom zwiększa siłę Eddiego, nawet w ludzkiej formie, tak przynajmniej było w komiksach. Więc jakim cudem Kletus mógł, nie wiem, może z zaskoczenia go wziął, chociaż to też ma Eddie zmysły ostrzejsze, jest większy refleks i tak dalej. Okej, okay, mamy szoty Carnage'a. Była najprawdopodobniej egzekucja w więzieniu. W
W sumie też był chyba jakiś karnecz na egzekucji i wtedy wyszedł z niego ten, ale to pierwszy raz widzimy. I tu będziemy mieć chyba lepsze szoty, już widzimy, że więcej niż w poprzednim trailerze, gdzie to był po prostu czerwony Venom. Tutaj widać bardziej tak, bardziej detalicznie jest zrobiony inaczej, jest bardziej smukły, chudszy, ale widać też te czerwone, czarne sieci na nim. It's carnage. No i widzimy. Macki, kolce, to co kochamy najbardziej oczywiście. I to jest coś, o tutaj, w komiksach było tak, może to będzie tak samo. Carnage jest dosłownie zżyty z Kletusem w taki sposób, że może modyfikować samo wygląd jego ciała. W takim właśnie stopniu, że może nawet otworzyć go. Crazy man. Are you a vengeful one? No i tu mamy jeszcze lepszy shot na Carnage'a. Widzimy. Chyba mi się wydaje, że to CGI się poprawiło o wiele od ostatniego. O, nieźle. Ale widzimy. Jest o wiele chudszy niż Venom. Oczywiście dalej jest szeroki, ale nie aż tak. Widzimy, ma takie... jest złożony z pasów, ze ścięgien, o, tak można to powiedzieć, że jest złożony z mięsa, tak wygląda. Oh shit! Where are you going? That is a red one! You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh yeah! Nieźle, czyli z jakiegoś powodu... Nie wiem, Venom może był zszokowany, że widzi, że co cholera, zrobiłem dziecko, czy że to jest czerwony, co to jest? Wydawał się zszokowany z jakiegoś powodu, ale Eddie obiecał mu, że zje wszystkich, to będzie. Eddie, you feel like home to me. Like family. Oh, wow! You could just say, I'm happy for you. That was going to be us! I am happy for you. No! God, I'm so sorry. Not sorry! These two need some serious couples counseling. O, to było niezłe. Co to było? Exclusive in theaters. Czyli w kinach tej wiosny, znaczy jesieni, mam nadzieję, że nie przełożą znowu. Się rozczarowałem ostatnio. Ale to będzie niezłe widowisko, to widzieliśmy, że razem dalej Ani jest tym swoim doktorkiem z jakiegoś powodu. Oczywiście Venom. Going to be us! Nie I am happy for you. Nie wiem, facetem. No! Dobra. Dobra, ale widzieliśmy właśnie o wiele więcej shotów Carnage'a, czyli wiemy już lepiej, jak wygląda, jak będą jego umiejętności. Będzie oczywiście o wiele straszniejszy niż Venom. Wiecie, wszędzie macki, dziury, kolce. Rozlew krwi, zjadanie organów, tego typu rzeczy. Oczywiście to, co lubimy najbardziej na tym kanale. Kto się nagrywa w ogóle? Mam nadzieję, że się nagrywa. Okej. Jeśli coś przegapiłem, dajcie znać w komentarzach. Lubię czytać wasze komentarze, bo zwykle wyłapujecie coś, czego ja za pierwszym razem nie dałem rady ogarnąć. Oczywiście Venoma gra Tom Hardy, Carnage'a Woody Harrelson i będzie świetnie. Na pewno zrobię kolejną niby recenzję tego filmu. Znaczy pierwszą, ale wiecie, kolejną ogólnie. Będzie świetnie, więc dajcie znać, jeśli coś przegapiłem, bo oczywiście na pewno coś przegapiłem, jestem tego przekonany. Może coś wyłapaliście, czego ja nie wyłapałem i tak dalej. No, to trzymajcie się, do zobaczenia. Napiszcie, czy też czekacie na film. Cześć.